Wiele dziś może zależeć od występu Memphisa Depaya. Naprawdę ciekawe, co pokaże Holender. Skuteczność to główny wyznacznik tego, jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się, by zdobywać bramki. Chłodna głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie to jego główne atuty w polu karnym. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Tak, gol dla Barcelony! Ależ radość na trybunach, proszę Państwa! Ten gol wisiał w powietrzu, rywale nie mogą się teraz pozbierać. Ależ znakomite to krótkie rozegranie rzutu rożnego. Widać to teraz w powtórce. Bardzo dobre podanie. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. No to mamy 1-0. Teraz aut dla Barcelony. Eric Garcia i Jordi Alba. Busquets. Adama Traore. Sergio Busquets. Do Pedriego. Stracona piłka. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Teraz dobrze wszystko widać na tej powtórce, Tomku. No, chyba nie mogło się to skończyć inaczej niż golem. Piłka wylądowała dosłownie parę centymetrów pod poprzeczką. I mamy remis. 1-1. Adama Traore. Gerard Piqué. Do Pedriego. Aubameyang. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Broni to Ter Stegen, choć trudno uwierzyć, że tam sięgnął. W pole karne, głęboko teraz. Z ręką na sercu, słabe było to wykonanie rożnego. Frankie. Z piłką Pedri. Aubameyang zakrywa za plecy rywali. Proszę Państwa, cios za cios, znowu prowadzą. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Aktualny wynik to 2-1. Eric Pulgar. Feguli. Buffett Imbi Gomis. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Sędzia wskazuje rzut wolny dla Barcelony. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Pierre-Emerick Aubameyang. Frankie. Sergio Busquets. Memphis Depay. Jordi Alba ma piłkę. Czy mu się uda? Nie wierzę własnym oczom, nie ma gola!
Jaka jest szansa obrony strzału z tak bliska, niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Za chwilę ponowią próbę z rzutu rożnego. Szybkie teraz wznowienie gry. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Naciskają go, bardzo niebezpieczna sytuacja. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. De Jong ma teraz piłkę. Dobre uderzenie, niezła obrona, piłka wciąż w grze. Nie, 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 już nie. Akcja przerwana, spalony. Buffet Imbi Gomis. Ależ teraz przegląd pola. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Gomis przy piłce. Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył, technicznie, kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gola. Z piłką Pedri. Piłka krąży między nimi, nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Jordi Alba. Pierre-Emerick Aubameyang. Takie podanie nie miało szansy dojść. Aubameyang. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości. Właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć taki akt. Mamy więc 3-1. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Feguli. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Jordi Alba. Sergio Busquets. Depay ma teraz piłkę. Ależ się teraz rzucił bramkarz. Świetna obrona. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Próbuje szczęścia. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Aubameyang centruje. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Jordi Alba. I Jordi Alba. Piłka do Erika Garcia. Frankie. Adama Traoré przy piłce. Z boku wolny korytarz. Czy Barca to wykorzysta? Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. I będą mieli rzut rożny. Zagrywa teraz krótko. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie.
Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Barcelona w swoim stylu utrzymuje się przy piłce, wręcz dominuje. Grają dziś na... Popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Dośrodkowuje w pole karne, ma komu zagrać. Oho, ale katastrofa z tym strzałem głową. Myślę, że naprawdę mógł przymierzyć lepiej, skoro już zdecydował się strzelać. To wyglądało tak, jakby nieczysto trafił w piłkę. W każdym razie krytyka się należy. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. Pokazał nam, jak powinno się wykonywać w ślizgi. Erik Pulgar. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Erik Pulgar. Strzał z daleka! Ter Stegen, ależ interwencja! Serginio Dest z piłką Pedri. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. Gol! O lala! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się! Palce lizać! Oto powtórka bramki. Doceńmy także świetne dośrodkowanie, które do niej doprowadziło. Sam strzał był bajeczny, idealnie się ustawił. Nie musiał przejmować, tylko kropnął z powierzchni. Obecny wynik 4-1. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Piłka do Gomisa. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Serginio Dest. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. Nikt specjalnie się nie przejmie żółtą kartką. Normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. Gomis ruszył ku piłce. Wyczuł teraz strzelca bramkarz. Broni. Głęboko w pole karne zagrywa. Źle wykonany ten rożny. Piłka złapana. Barcelona wznowi z rzutu wolnego.
A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Sergio Araujo, De Jong, wymieniają się teraz niespiesznie podaniami. No ale takie ich prawo, prowadzą, nie mają motywacji do ataków. Wolą poszanować piłkę i dotrwać do końcowego gwizdka. Dobrze teraz w rozegraniu, dużo ruchu, dużo podań, wyraźnie czekają na błąd. O, doskonała interwencja, naprawdę nie każdy by dał radę. Szybkie wykonanie, mamy krótkie rozegranie. Mamy strzał! Zablokowany ten strzał. Jordi Alba ma piłkę. Sergio Araujo. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Ma sporo przestrzeni, może dośrodkować. Czy zdoła trafić? Wspaniale spisał się teraz Ter Stegen. No i przecina ten centrę. Wybija. Memphis Depay. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Sędzia kończy mecz.